zawodnik atakujący robi faul, wykonuje faul, za pierwszym razem jest napominany, za drugim razem ostrzeżenie i punkt traci. Natomiast zawodnik broniący, jeżeli fauluje, to punkt i ostrzeżenie, a za drugim razem dyskwalifikacja. Całkowita praca. Thank you.
bardzo wysokim poziomie. Cieszy fakt, że tak dużo młodzieży chce uczestniczyć w tych zawodach. Bardzo mi się podoba zaangażowanie środowiska lokalnego w organizację tych zawodów. Myślę, że organizacja w Szczecinie może być przykładem dla wielu innych miast, które organizują takie zawody. Tak jak powiedziałem, duże zaangażowanie zawodników, duże zaangażowanie środowiska lokalnego, a efekt widzimy tak jak widzimy. Bardzo fajna organizacja zawodów. Jeszcze lepsza niż w latach poprzednich, a to dzięki zaangażowaniu całej grupy osób nam sprzyjających, działaczy zarówno klubowych, jak i sympatyków pozaklubowych. Dziękujemy im wszystkim za zaangażowanie i każdego roku możemy na nich liczyć. Liczymy również, że w latach kolejnych będą nam, tak jak w tym roku, pomagali. Co do wyników, w tym roku uważam, że są one również wyśmienite. Pierwsze miejsce wśród dziewcząt i trzecie miejsce drużynowe wśród chłopców. Są to wyniki doskonałe dzięki zaangażowaniu zarówno młodzieży, jak i trenera i wszystkich działaczy klubu. Myślę, że wszyscy są zadowoleni, zarówno zawodnicy, jak i klub, jak i działacze. I liczymy, że takie sukcesy, lub co najmniej takie, będą w latach kolejnych. Dziękuję. A te puchary prezencie to za co? Ten większy puchar, jako bardziej szacowniejszy, jest za pierwsze miejsce drużynowe wśród dziewcząt. Nieco mniejszy, ale również bardzo cenny, za trzecie miejsce drużynowe wśród chłopców. Oba są bardzo cenne.